Powiem ci, jestem strasznie tam. Ja mam strasznie zwaloną termoregulację. W skrócie, jak jest powyżej już 20 stopni, dla mnie jest za gorąco. I wyglądam jak po basenie. Ja powiem tak, ja generalnie jestem zmiennocieplny, czyli może być... Ja potrafię się dostosować. Jesteś szpiegiem? Nie jesteś szpiegiem. Jesteś jaszczurką? Tak, jestem reptilianinem. Udało się. Ksiądz też tak mówił. Opa, ale biją mnie. Nie, no serio! Chodź tu. A, mam go. Ała. Ajajaj, a ja wiem, pak to fly! Bum. I want you in my room, niespecjalnie. To był chyba zespół ninja z czegoś takich. Jojo mnie dorwał. Jojo? No. Wołaj Nema. A co, Nem lubi anime? Lubi anime, ale Jojo nie oglądał. Właśnie teraz będzie oglądać chyba. Jak mówił ten u mnie na Discordzie. Ja od anime wolę się trzymać z daleka. Ja powiem ci szczerze też. Ja generalnie jestem z tą skoną, jakby powiedzieć, medalu, która nie znosi anime. No. A za to uwielbia Game of Thrones. Ja właśnie nie przypadam. Powiem tak, jestem. Jak to się mówi? Grubianinem. Tak. A poza tym jestem tolerancyjny, ale i właśnie od anime wolę się trzymać z daleka. Od Fury tym bardziej i wolę pozostać sobie przy poniaczek. I odpowiem na ewentualne pytanie, nie Fury i My Little Pony to dwie różne rzeczy. Wiem. Bo często, znaczy nie często, moi kumple generalnie mi wymawiają, że Fury to jest MLP i Fury to jedno i to samo, a ja im odpowiadam, że nie. To są dwie różne rzeczy i skałcik nie idzie do piachu. Unfortunately. To jest takie same w zasadzie. A dobra, tego może lepiej, żeby nie mówił. Generalnie mam koleżankę, która ma pociąg do zwierząt. Okej. To nie wystarczy. Okej, rozumiem. No, wygrałem. No. Nie my, ja. Nie jestem komunistą. No to grałeś... A nie, w sumie można... Nie, Heavy w sumie nie jest komunistą, jakby nie patrzeć. No nie, on się skończył politologię rosyjską. No tak, ale jego ojciec był kontrrewolucjonistą, czyli on był przeciw komunie. Był biały. Ej, czarny rusak, tego jeszcze nie było. Jak to nie? Nie wiem, ja jakoś nigdy nie spotkałem. Jakiś tam był czarnoskóry. W moim przypadku też mnie prędzej czy później spotka wizyta u psychologa albo psychiatry, bo... Ja będę pracował w kopalni przy materiałach wybuchowych, a do tego potrzebny jest ten werdykt psychologa. Widzisz, ja potrzebowałem do posiadania broni krótkiej. No, zdroszczę. Sama mam zamiar sobie wyrobić pozwolenie na broń. Ja będę miał to obowiązkowo. No ty pozwolenia potrzebujesz, jakby nie patrzeć, ale tak typowo sportowo. Spoczko. Bo zawsze jak mam okazję, to czy to sam, czy z tatą, czy z moimi kumplami idziemy sobie u nas tutaj na strzelnicę. Mam zamiar zarówno na broń krótką, jak i na broń długą i chyba pierwszy, jak oczywiście mi się uda, chociaż mam takie przeczucie, że może się uda, ale nie musi. Pierwsze co chyba sobie fundnę, to chyba będzie jakaś strzelbusia. Uwielbiam strzelbę. Ja powiem ci, ja ogólnie jestem fanem broni białej. To dziwnie zabrzmi, mimo że jestem żołnierzem. A nie powiem ci, ja mam w domu dwa miecze rzymskie. O! Dwa Gladiusy, jeden czarny, replika taka nieudana. Natomiast to jest taka, wiesz, to jest jakiś tam później już okres Rzymu. To jest Centurion bodajże jakiś. Ale to oryginał czy... Nie, replika. Bo oryginały są za drugie, oryginały wychodzą po 4000. W sumie tak. I... Drugie to wam to jest replika miecza Cezara, kiedy właśnie była kampania galijska u niego. Z niego prowadzona. I ten miecz jest zarąbisty, teraz właśnie go niedawno kupiłem. 500 zł kosztował, więc też jakoś tak specjalnie niedużo. Ale dużo jak na taką replikę. Ale mówię, jak na takie zainteresowanie, taką pasję, to nie jest dużo. Bo no to jest ten miecz, jest jeszcze miecz. Który jest właśnie, jak Cezar właśnie już chciał się... Nie, tam już wiesz, został właśnie tym dyktatorem i w ogóle.
powiem ci, że ja właśnie... A, sorry. Musiałem ten wątek, ale... No tak, nie, spoko. Sorry, sorry. Bo chciałem właśnie ogólnie robić, ogólnie miałem właśnie ze szkoły robić ten kurs notowania. No. Ale cała ta pandemia i no wiesz. A no, coś nie pykło. Niestety. Ale cóż, no, powiem ci, byłoby ciekawe, to mógłbym ten już wykorzystać bardziej niż notowania tam, wiesz, daleko nie mogę, bo tam aktualnie ten na jeziorze z łódki, to co cię tam zaatakuje, szczupak? Jason Voorhees może cię zaatakować. Ja muszę w końcu nadrobić te stare horrory, bo te stare horrory to są chyba jedyne, które są ciekawe moim zdaniem, bo te dzisiejsze horrory to jest jakiś dramat. Przewidywalne są straszne. No, przez to one są turbo, one są tak turbo nudne, one w ogóle nie są straszne. Przez to, że są tak przewidywalne. Polecam ci Dracula. W ogóle całą tą trylogię. Matador mi nie wszedł na chybita. O, fuck, dobra, nie, za dużo ich jest, Kał cię goni. I can be too cocky, only because I am heavy. Kurde, wypierdzielać ode mnie pajaca. Jesteś ciężki. No. No nie, Jezu, nie, tylko nie ten Morgan Freeman. Pomocy. To jest jak ta epoka rodzicowana. Ja nie jestem gruby, jestem puszysty. Mam grube, mam ciężkie kości. A wiesz, że to jest prawda? Hmm. Czarnoskórzy mają cięższe kości od nas. Serio? No nie. Nie to, że się kicham dlatego, że ci nie wierzę, tylko o tak, po prostu. Mają mniej wapnia, a więcej właśnie tego. Jak to się nazywa? Ja nie pamiętam, jakie tam były spalniki w kościach już. Nie pamiętam, gdzieś to gdzieś do tego doczytałem. Oraz ogólnie mają tak samo inny układ kostny. Dzięki temu właśnie szybciej biegają. A często są wyżsi. Taka ciekawostka. I tutaj taki troszeczkę zabawny, tutaj ci, którzy oglądali Chłopaki nie płaczą, pewnie będą ogarniać. Może potrafią szybciej biegać, ale i tak przed siatką nie potrafią nic spieprzyć. Nie, no powiem ci, właśnie taki rodzaj humoru to jest taki, który lubię. A ci, którym się nie udało, to pewnie byli największymi głąbami z plemienia, które... O Jezu. Ale to było głośne. Ja pierniczę. No wiesz, to w sumie spoko, że ten, że... No wiesz, pazura, wiesz, nie każdy musi wiedzieć, co trzeba robić na YouTubie, pazura też do młodych nie należy, a mimo to sobie poradzi, właśnie dobrze jest poprosić o pomoc, zawsze. No, ile on ma na karku? Pazura ma już chyba prawie 50 na karku. Ponad. Bo jest starszy od mojego taty. Na 53-4. No, ładny stat. Ja to widziałeś w pełnej poprzedniej akcji. O, fuck, ale zdechnę, nie, proszę, przepraszam. Fuck, mam strzelbę, run. Szybko wygoogluję. 58 lat. Ale dziękuję. 58 lat. Pazura? 58 lat. God damn it. Ale świetnie się trzyma na swoje lata. No kurde, wiadomo. To ma tyle lat, ile... Kogo za takim? Nie wiem. No nie, już chciałem uciec przed tym typem. Ara, wezmę sobie teraz, spróbuję jeszcze raz tym pająkiem. Nie, naprawdę, co jak co, ale widać, że... nie wiem, może to po prostu, że po prostu... Zabiję go. Jak on śmie wziąć mojego minigana? Nie jest godny, nie żartuję. Jak mówiłem, co jak co, ale po prostu chyba wychodzi na to, że pazura wie jak o siebie zadbać. Zarówno pod względem aktorskim, głosowym, jak i również pod względem wyglądu. Widzisz, mi mówią, że wyglądam jak taki umieśniony Freddie Mercury. Nie, bo czasami jak nie chciałem się szukać koszulki jakiejś tam do spania, no, to brałem tą żonobijkę. O, dobra, okej. Okay. Powiem ci, o właśnie nie mam podobny do Freddy'ego. A wąsy też takie masz? Jakbym się nie golił przez więcej niż te 5 dni, to tak. No dawaj, zapisz sobie takie wąsy. Nie, powiem ci, nieprzyjemnie jest dla mnie. Ja ogólnie mam fajny zarost, ale nie lubię właśnie być zarostem, bo mnie strasznie drapie. To w połączeniu z taką tą muzyką, nie wiem, to chyba, ta muzyka chyba Baby Powder się nazywa, czy jakoś tak, i to jest... Tak, nie wiem. To jest krytyk. Znaczy krytyk w sensie ciebie wpadłem, o to chodzi. O. To jest chyba... Ty... No kurde, no i od razu... Au! Krytyk!
mogę go nie podnosić. Patrz, ci też tak wybuch. A, no to już widać po prostu, że ten minigun tylko wybrani mogą, wybrańcy tylko mogą nosić. Sprzedaj go. W życiu? Sprzedaj go. Nie. Słuchaj, to jest na tej zasadzie, każdy mówi takie, słuchajcie, mam dziewczynę, fajnie, sprzedaj ją. O, przyjmują, przyjmują. Przyjmują. Mam nie przejmie? Nie bardzo. Okej. Biegłem. A co to za przybijanie piąteczki z wrogiem? Myślałem, że go nie zabiję. I tym jakże przemiłym dla przeciwnika akcentem kończymy ten oto filmik. Zabijcie. A, dobra. Moi drodzy, to będzie na tyle dzisiaj w tym filmiku. Dziękuję bardzo gorąco Rexisowi za to, że chciał poświęcić swój cenny czas na takiego nuba jak ja. Pieniądze daj. Spokojnie, już biorę telefon w rękę, blik, te sprawy. No. Oczywiście, jak standardowo będziecie mieli jego kanał w opisie, zajrzyjcie tam do niego, ponieważ no, jego filmiki jakością znacznie przewyższają moje. Zasubskrybujcie go, chociaż znajdziecie ci, którzy mnie subują, również subują jego. No i co, jeszcze raz dziękuję ci za nagrywkę. Proszę bardzo. Trzymajcie się ludziska i następnego. Nara. Siema.